Jak minął weekend? Widziałem w internecie wiele pięknych, szalonych, a nawet niekonwencjonalnych pomysłów na spędzenie czasu oczywiście w domu. Brawo, jesteście wspaniali. Słowa uznania kierujemy w stronę lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników Szpitala Powiatowego w Radomsku. Dziękujemy. Dziękujemy również służbom oraz wszystkim pomagającym w walce z tym wirusem. Na ulicę Nową przyszła wiosna, więc ja spędziłam weekend w ogródku, ale dzisiaj już, proszę Państwa, z nami, a do przyjścia do pracy motywują te wszystkie dowody sympatii, które do nas napływają, region kultury. Pozdrawiamy w sposób szczególny. I co? Zaczynamy nowy tydzień. Oczywiście i każdy pomaga jak może. My staramy się przynajmniej na kilka minut oderwać Was od smutnej, czasami wręcz przerażającej rzeczywistości. Kultura ma głos. Jesteśmy z Wami od poniedziałku do piątku. Codziennie premierowe wydanie naszej audycji o godzinie 18. Mirek Zawadzki, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witajcie. Już za kilka minut połączymy się z Mediolanem, ale wcześniej optymistyczne spotkanie z zawsze uśmiechniętą Pauliną, Klub Kulturka. Witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Mówiłem, zawsze uśmiechnięta. Wszystko w porządku? Walczycie z wirusem? Nie dajecie się? Nie dajemy się, wszyscy jesteśmy zdrowi. Wam również wszystkim życzymy dużo zdrowia I uśmiechu. I cieszymy się. Tak, i uśmiechu przede wszystkim, optymizmu i uśmiechu. Paulina, na twoim profilu wyczytałem następujące hasło. Załóż maskę, czy ktoś jeszcze chce, znak zapytania, to uszyję, rozdaję za darmochę, wykrzyknik, piękna akcja. Tak, dokładnie. Stwierdziłyśmy, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś z koleżanką Agnieszką stworzyłyśmy taką grupę o nazwie Radomsko Szyje dla Dzieci. I tak zaczęła się nasza przygoda z szyciem. I teraz stwierdziłyśmy, że trzeba, wiadomo, dalej to kontynuować. I tak z nudów, bo teraz wiadomo, że mamy dosyć sporo tego czasu. I zaczęłam szyć te maseczki dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszej rodziny. Na twoim profilu, Paulina, bo taki jest profil, są również kolorowe zdjęcia. Czy dokładnie. Te maski są bardzo kolorowe, piękne. Czy jest już jakiś taki kanon, jeżeli chodzi o modę? Nie, to znaczy to jest tak, że szyję z tego, co mam, czyli różne kolorowe maseczki powstają z materiałów groszki, w kwiatuszki, w motylki, wiadomo, żeby one były fajne, wiosenne. Więc tak naprawdę znajomi nie mogą nam narzucić, co chcą, tylko szyjemy z tego, co mamy. A że są to kolorowe, fajne materiały, to się cieszą razem z nami. Czyli co, trzeba napisać do ciebie i każdy za darmochę może taką maseczkę otrzymać. Dokładnie. A co ty na to, jakbyśmy kiedyś zorganizowali na przykład pokaz mody? Oczywiście mówię o maseczkach. Ekstra, super. Tak naprawdę już udało nam się uszyć ich ponad 200 sztuk, wszystkie zostały rozdane. Od wczoraj mamy zamówienia na kolejnych 150, więc będzie w czym wybierać. No to trzymam za słowo, zorganizujemy na pewno niebawem. Baden-Powell powiedział kiedyś, starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście i wy to dokładnie. Robicie. Pięknie. Duże, duże uściski i podziękowania za to, co robicie, Paulina. Trzymaj się, zdjęcia oczywiście u nas będą również dostępne w trakcie programu. Pozdrawiam gorąco, uważajcie super, na siebie. Super, pozdrawiam. Uwaga. Zakładam maseczkę. Do zobaczenia. Tak, bądź jak ninja, noś maseczkę. Halo, halo, zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Mediolanu. Przy naszym telefonie ojciec Michał, ksiądz rogacjonista, radomszczanin. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę ojca, kiedy ojca życie zmieniło się o 180 stopni? O 180 stopni, no tak, żeby być precyzyjnym, to już było popołudnie w niedzielę 23 lutego. I od tego czasu jest ojciec w swoim mieszkaniu, tak? Tak, chociaż właśnie od 23 lutego zostały wprowadzone te pierwsze ograniczenia, może jeszcze nie aż tak radykalne,
ale już były takie pierwsze sygnały, że coś zaczyna się zmieniać. Mm-hmm. No do nas oczywiście my śledzimy, co się dzieje we Włoszech i widzimy te wszystkie obrazki, ale czy ta izolacja, ta kwarantanna, w której wszyscy jesteście, czy ona jednak daje nadzieję, czy ona pomaga? Na pewno pomaga. I bardzo ważne jest naprawdę rygorystyczne przestrzeganie tych wszystkich zasad, jakie rządzący nakładają. Naprawdę nie można sobie pozwolić na brak dyscypliny, bo to potem po prostu widać, że ten wirus się roznosi, wzrastają zakażenia. Dlatego być rygorystycznym, bardzo zdyscyplinowanym. Czy bycie duchownym pomaga w takich sytuacjach? Na pewno tak. Mhm. Dlatego, że wiara pokazuje, że kiedy jest burza, to zawsze jest ta nadzieja, że potem wyjdzie słońce, że po prostu Pan Bóg pomaga iść do przodu. Mm-hmm. Ja pewnie nie zdradzę tajemnicy, kiedy powiem, że pracuje z nami pana siostra Monika. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. I ona pokazywała mi zdjęcia, gdzie na ulicach pojawiają się u was takie hasła bardzo kolorowe. Wszystko będzie dobrze, że malują to dzieci. Może ksiądz parę słów o tych akcjach powiedzieć nam? Czy one też przynoszą wam nadzieję, że w końcu to się skończy? To jest na pewno taki mały znak, ale bardzo ważny. W sumie to już było w pierwszych tygodniach, od kiedy wprowadzono to ograniczenie, że właśnie taka inicjatywa się pojawiła, żeby właśnie tutaj Włosi wywieszali te tęcze w swoich oknach, balkonach. Jako taki mały, ale bardzo, bardzo wymowny znak, że wszystko będzie dobrze. Tutto andrà bene, że razem damy radę, czy la faremo, tak jak właśnie na tych zdjęciach widać ten napis. No to też takim małym znakiem jest to, że mszy święte nie można sprawować tutaj z wiernymi we Włoszech. Ale na przykład sam znak, że dzwonią dzwony każdego dnia, to też jest taki mały znak, że jednak mimo, że tej normalności nie ma, ale jednak jest nadzieja, że do tej normalności wrócimy. Czego ojcu życzyć? Nie ma mszy świętych, ale... Czego ojcu życzyć? Czego życzyć? Mm-hmm. No, żebyśmy szczęśliwie przetrwali ten okres. Mm-hmm. Tej kwarantanny, no to już jest tutaj na północy Włoch, to zaczyna się 6. tydzień. Mm-hmm. Dobrze, proszę ojca, serdecznie pozdrawiamy i mam nadzieję, że spotkamy się w Radomsku po tym wszystkim. Też mam taką nadzieję, że w wakacje uda nam się już po wszystkim, że będziemy mogli spokojnie rozmawiać już bez powiedzmy może tych też tej niepewności związanej z tą całą epidemią. Dziękuję bardzo i proszę o nas myśleć. Pozdrawiamy serdecznie z Radomska. Jasne. Dziękuję. To z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Kultura ma głos. Oj, przepraszam, muszę zdjąć maseczkę. Kultura ma głos. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy Paulinie. Wiem, że kolejna partia maseczek trafia na oddziały dziecięce szpitala oraz do domów dziecka. Dziękujemy, dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy. A teraz zapowiedź wydarzeń kulturalnych. Jola Dąbrowska. Dziś nic śmiesznego, bo to, co dzieje się wokół, bardziej skłania do refleksji niż do żartu. Będzie po polsku. Polecam dwa filmy i Marka Koterskiego. W poniedziałek o 20 w kinie Polska nic śmiesznego właśnie i dzień później, we wtorek również o 20 Dzień Świra. Pozornie komedia, ale tylko pozornie, bo warto sięgnąć głębiej. Tam refleksje o naszych lękach, tęsknotach, namiętnościach i przyznam, że kiedy w kinie słyszę taki gromki śmiech, rechot na tych właśnie filmach, myślę sobie, z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. A muzycznie polecam sięgnąć do Krzysztofa Pendereckiego. Jeżeli nie obejrzeliście takiego wspomnieniowego bloku w TVP Kultura, można nadrobić te zaległości na TVP VOD Urodzinowe Credo Krzysztofa Pendereckiego i wspomnienie o tym wielkim kompozytorze i dyrygencie. Bardzo polecam. Pozwolisz, Joli, że dodam. Dawno, dawno temu razem z żoną graliśmy w spektaklu Decameron. Był to zbiór trzech nowel, które opowiadają sobie no tak po prostu, dla zabicia czasu, grupa szlachetnie urodzonych Florentyńczyków, którzy w 1348 roku schronili się przed zarazą, epidemią dżumy w okolicach Florencji. Wspomniałem ten spektakl i umieściłem nawet zdjęcie na profilu w Międzynarodowym Dniu Teatru, rok 2020. I przyznacie wszyscy, że
dziwny jest ten świat. A przy okazji polecam na wieczorne Zabicie czasu książkę Decameron. A już za chwilę w naszym programie muzyczne spotkanie z pracownikiem Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, Wojtkiem Pachutą, ale wcześniej kolejna lekcja języka angielskiego. Hello everyone. English word for Monday. Angielskie słowo na poniedziałek. To be, być, w skrótach. Level one. I am oznacza ja jestem. W skrócie będziemy je wymawiać I'm, jednak zdecydowanie częściej będą mogli Państwo powiedzieć am. Am not a bad guy. Nie jestem złym facetem. I am to am w skrócie. Level 2. You are. Ty jesteś. Zwykle będziemy wymawiać je jako yo lub yeah. Yo, my best friend. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Zatem you are w skrócie to yo. Special level. He is. On jest to his. Oraz she is. Ona jest to she's. Na końcu musi być słyszalne z. Zatem he is to po angielsku w skrócie his. She is to she's. Okay, have a good day everyone. See you next day. Materiał został przygotowany przez Profe Studio. Do usłyszenia się z Państwem jutro. Kultura muzyczna ma głos. W naszym programie promujemy lokalnych artystów. Obok mnie basista Wojciech Pachuta, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Witam. Witam serdecznie. Formacja Forsal to częstochowska formacja. Tak, tak. Ja jestem radomszczaninem. Tutaj mieszkam, tutaj oczywiście pracuję. Jednak większość składu jest z Częstochowy i funkcjonujemy jako grupa częstochowska. Niestety w naszych oknach, mówię tutaj o Miejskim Domu Kultury w Radomsku, nie ma teraz plakatów, ale całkiem do niedawna był plakat, który informował o tym, że formacja Forsal obchodzi jakieś wielkie święto. Tak, tak. Szykowaliśmy się do bardzo ważnego dla nas koncertu. Miał się on odbyć 20 marca w klubie Stacherczak w Częstochowie. Miał to być koncert urodzinowy, siódme urodziny zespołu. Staramy się grać takie koncerty co rok. Na każdy z koncertów zapraszamy specjalnych gości. Szykowaliśmy się bardzo mocno, jednak no niestety wiadoma sytuacja zmusiła nas do przełożenia tego koncertu. Tutaj szczególny nacisk kładę na to, że koncert jest przełożony, nieodwołany. Na kiedy? Oczywiście jeszcze tego nie wiemy. Czekamy, jak rozwijać się będzie sytuacja. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli zagrać. A ja mam również nadzieję, że jeżeli ten wirus od nas już odejdzie, to również taka okazja będzie, aby zespół pojawił się w naszej placówce w Radomsku. Powiedziałeś 7 lat, no to już jest kawał czasu. Może jeszcze słów kilka o zespole? Tak, zespół funkcjonuje od 7 lat w nieco zmienionym już składzie. Ja jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ no, nie gram z chłopakami od samego początku. Ja gram jakieś 4 lata w tym składzie. Tak, zespół ma za sobą nagranie debiutanckiego albumu pod tytułem Idę, który mogę powiedzieć, że spotkał się z bardzo miłym przyjęciem w środowisku głównie bluesowym, ponieważ nasza muzyka oscyluje wokół bluesa. Gramy rockowo, ale wszystko wypływa z bluesa. Bluesa. Jak jest tytuł, powiedziałeś, Idę. Tak, tytuł w rytmie bluesa. Tak, tak, tak. W rytmie bluesa dorzucamy do tego szczyptę jazzu, szczyptę funku, rocka,
ale wszystko wypływa z bluesowych korzeni. I oczywiście zespół Forsal będziemy mogli teraz posłuchać w naszej audycji. Proszę zapowiedzieć utwór. Tak, zapraszam do przesłuchania tytułowego utworu z naszej debiutanckiej płyty, czyli Idę. Leżąc twarzą tuż przy ziemi, a łzy chowając w obu dłoniach, rozczochrany znakomicie przez tak zwane zwykłe życie. Proszę cię, podnieś mnie, bo sny były kolorowe, a na jawie zwykła czerń. Pomyliłem się w rozmowie, pogubiłem w prostym słowie, dlatego proszę cię, podnieś mnie. Teraz idę, 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 dokąd nie wiem sam, ale idę, 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 chyba do piekła bram. A byliśmy już po słowie, niebo w oczach, w sercu nóż, gdy tu nagle te I love you rozbełtały się w mej głowie. Dlatego proszę cię, podnieś mnie, a może jeszcze się obudzę, pozbawiony głupich złudzeń, że to wszystko jest za mało, mnie się więcej należało. Ale teraz podnieś mnie. Teraz idę, 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 dokąd nie wiem sam, ale idę, 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 chyba do piekła bram. Wciąż wdycham ten sam tlen, a ja chciałbym pozachwycać tych, co chodzą po ulicach. Tylko podnieś mnie. Wciąż rozdarty między drogi, go wciąż szukam, gdzie mam iść. Czyś bogaty, czy ubogi, czyś łagodny albo srogi. Proszę cię, podnieś mnie. A teraz idę, 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 dokąd nie wiem sam, ale idę, 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 chyba do piekła bram. Idę, idę, dokąd nie wiem sam, ale idę, 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 chyba do piekła bram. Słychać nas w Emiratach Arabskich. Pozdrawiamy Joannę Aleksandrowicz. W Łodzi słucha nas Groman Orkiestra. Pozdrawiamy i wspominamy piękny, walentynkowy, tegoroczny koncert u nas w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Nie dajmy się wirusowi. Uważajcie na siebie. Do jutra. Cześć.